faktycznie grasz aż tak słabo, że należy gwizdać na ciebie z trybun? To wiadomo, że nie gramy aż tak, jak kibice by chcieli, no, ponieważ po 8 meczach teraz mamy 8 punktów. Dla nas też jako piłkarzu i trenerze, my nie jesteśmy z tym zadowoleni, bo tak nie życzyliśmy się rozpoczęty sezon. My gramy, jesteśmy tutaj, bo gramy, żeby wygrywać, żeby kibice byli zadowoleni, aż to się to nie wychodzi teraz. Moje zdanie, my potrzebujemy wsparcia kibiców w takim trudnym momencie, bo jak nie idzie, no na przykład mecz z Legią, to było widać, jak druga połowa, jak oni zaczynali dopingować, to wszystko było inaczej. Moje zdanie, ja mogę powiedzieć, że ja wiem, że nie gram tak jak najlepiej, jak mogę grać. Ja wiem, że mogę jeszcze dużo siebie, dużo lepiej grać. Ale że tak się nie gram aż tak dobrze teraz, że potrzebuję też wsparcia z kibiców. Marcin, ale pojawiasz się w składzie regularnie, czyli trener cały czas ufa tobie i wierzy w twoje możliwości. No, to jest decyzja trenera, że on mnie postawił na mnie, bo ja mogę powiedzieć, że ja udowodniłem trenerze, że ja zasługuję. Ja na początku byłem tutaj na wypożyczenie, że to Zagłębie decydował mnie kupić z Legią, to oznacza, że on wierzy w mnie. A ja staram się robić wszystko, żeby było najlepiej, żeby Zagłębie wygrywał mecz, bo ja się szedłem tutaj, żeby wygrywać, a nie żeby się grywać, ale wiadomo, to jest sport. Marcin, właśnie wspominałeś o tym, że Zagłębie zdecydowało się ciebie wykupić i pojawiły się od razu głosy. Tolek podpisał kontrakt na 2 lata, to teraz nie daje z siebie maksa, tak jak robił to wiosną, kiedy chciał przekonać działaczy miedziowych do wykupienia go z Legii Warszawa. Ale Tolek, nie tylko Tolek jest w drużynie. To jest drużyna, jesteśmy 11 na boisku. Szacza, że nie idzie drużyna tej chwili, nie chodzi tylko o mnie, chodzi o cały zespół. Bo mojej strony ja robię wszystko, no bez, ile to ja mogę na obecny chwili, bo to ja mogę powiedzieć, że, no widać jak nasza gra wygląda, to nie, że mamy 25 zawodników, mamy wyrównane kadra. Jak nie gram, no inne gra, no to nie ma żadnej różnicy, ale że ja nie daję, daję siebie cały czas maks. Mówisz, że dajesz z siebie maksa i faktycznie mecz z Krakowią okupiłeś urazem. Co dokładnie się stało i ile potrwa przerwa w twoich treningach i występach? No to uraz, to że ja bark mnie wyskoczył na meczu z Krakowi, bo ja już to miałem czwartek na trening, ale decydowałem, że ja będę na meczu, że ja pójdę na zgrupowaniu i gram w meczu, a szkoda, że drugi raz mnie to stało się na meczu, a nie mogłem kontynuować, bo ja myślałem, że to będzie, wiesz, że wyskoczy, że, a potem oni to ustawiają, że będzie dobrze, ale byłem na badania, to się okazało coś innego, że to będzie trwało około 5 tygodni. Marcin, kiedy nastąpi przełamanie Zagłębia i znowu seryjnie będziecie zdobywać punkty, będziecie chwaleni za grę, a kibice będą zadowoleni z tego, jak prezentujecie się na boisku? Mam nadzieję, że jak najszybciej, bo my też zależy nam, nawet mogę powiedzieć, bo nasza mogę mówić tak jak kontrakt, zależy o jak my, jak wygrywamy mecz, no to wtedy mamy lepsze kontraktu, ale jak nie wygrywamy meczu, no
Czyli zależy nam też, żeby wygrywał mecz i grał piękny futbol, tak jak na wiosnę. Ale mam nadzieję, że to niedługo będzie tak, jak kibice chcieli. Za 3 tygodnie tutaj na Dialog Arenie zmierzycie się z Ruchem Chorzów. Wierzysz, że kibice będą was dopingować, przynajmniej tak jak w meczu z Legią, i wsparci tym dopingiem pokonacie najbliższych rywali tutaj na Dialog Arenie? No mam nadzieję, że oni będą nam dopingowali jak druga połowa z mecz Legią, bo to nam pomaga. To nam, ja tak mówię, bo jak wiesz, że twoja kibiców jest za tobą, no to robisz wszystko, żeby masz dodatkowe moce.